Witajcie moi drodzy. Z racji tego, że mamy taką okazję jak chociażby Dzień Kobiet i był temat, który chciałem się już zająć już znacznie wcześniej, to postanowiłem sobie to połączyć i zrobić materiał bądź dwa, tym razem dedykowany kobietom. A mianowicie chodzi mi tutaj o relacje z narcyzem. I w tym celu postanowiłem wykorzystać sobie tą oto serię, jak wygrać z narcyzem. Oczywiście linki do poszczególnych materiałów zostawię Wam w opisie, jeżeli będziecie chciały wejść. Natomiast ja Was tutaj skonfrontuję z kilkoma rzeczami pod tytułem, które rzeczy są bzdurą, na które warto zwrócić uwagę, kilka porad dotyczące tego, jak faktycznie poradzić sobie z narcyzem i jak przede wszystkim rozpoznać w miarę wcześnie narcyza, bo wbrew pozorom, co mówi się wszem i wobec na tych wszystkich pseudoeksperckich profilach, tak? Czy to na TikToku, czy na YouTube, czy na Instagramie, jest kilka sposobów, żeby bardzo łatwo sprawdzić, czy masz do czynienia z wartościowym mężczyzną, czy z jakimś zwykłym pozerem, u którego, przepraszam, można podejrzewać narcystyczne zaburzenie osobowości. A wiedzę tą bazuje na po pierwsze styczności mojej bezpośredniej z stwierdzonym narcyzem, po drugie z jego ofiarą, czyli z byłą dziewczyną, z którą kontakt mam nawet do dzisiaj, oraz z psychiatrą, który zajmował się nimi obydwoma, ale osobno, ponieważ postanowiłem osobiście ich do niego skierować. To była osoba, która wielu ludziom już dosyć dobrze pomogła. Więc wiedziałem, że jest to sprawdzony człowiek i z nim konsultowałem wiele kwestii związanych właśnie z narcystycznym zaburzeniem osobowości, o którym się tak pieczołowicie od 2-3 lat mówi na TikToku, Instagramie, YouTubie itd., itd. Tak więc wstęp mamy za sobą, rozsiądźcie się wygodnie, weźcie sobie coś do picia i lecimy. Drogie kobietki, ale nie tylko, dzisiaj przychodzę do Was z serią, trochę bardziej na serio, jak wygrać z narcyzem. Ja jestem po związku z narcyzem dość ekstremalnym i chciałabym się podzielić moimi doświadczeniami, dlatego że to są bardzo, bardzo trudne przeżycia i mogą prowadzić do ogromnych konsekwencji, więc jeżeli mogę się ja tym teraz z Wami podzielić i którąkolwiek z Was uratuję albo w jakikolwiek sposób pomogę, to I'm here for that. W każdym razie tak, krótki background o mnie, żebyśmy dobrze zrozumiały, jakie osoby narcyz wybiera. Dlatego, że bardzo często słyszę, że musi być coś bardzo ze mną nie w porządku, jeżeli wybrałam sobie za faceta narcyza. To znaczy, że mam niewyleczone traumy z przeszłości, miałam problemy w dzieciństwie, z rodzicami itd., itd. I to jest... Tak. Jeżeli kiedykolwiek usłyszycie, że narcyz idzie w osoby takie typowo świadome, pewne siebie, cokolwiek tego typu, to nie wierzcie im. To są zwykłe farmazony, tylko i wyłącznie po to, żebyście wy tych oto panienek nie postrzegały właśnie jako zakompleksionych, jako straumatyzowanych, jako osoby, które mają jakieś wewnętrzne problemy. Dlaczego? Bo boją się ostracyzmu. Bo powiedzą, ej, to jest twoja wina, w końcu sama masz coś niewyleczonego, a wskazuje, że on był tutaj narcyzem, bla, bla, bla. Nie? Tylko kwestia jest taka, że właśnie narcyz do takich ciągnie. Bo to takie osoby będą łatwiej się uzależnią emocjonalnie. Dadzą więcej ciepła niż taka normalna, asertywna kobieta. Tutaj o to się tak naprawdę rozchodzi. Osoby, kobiety, które już przeszły, przepracowały wszelkie jakieś wewnętrzne demony, które nigdy ich nie miały, one są na tyle asertywne, żeby takiego typka w miarę szybko pogonić albo nie dać mu tego, czego on oczekuje. A jeżeli nie będzie miał łatwego źródełka, no to sam sobie pójdzie. No chyba, że go tak naprawdę pogonicie solidnym kopem w jajca. To jest bardzo prosty schemat, który bardzo chętnie uderzamy wszystkich. To jest, no, miałaś problem z rodzicami, to na pewno później przelałaś to na związki. Ja mam lat 30. A czy musimy zawsze wszelkie jakieś traumy z przeszłości sprowadzać do problemów w domu? Może to być na przykład drugi dom, czyli szkoła. Wy nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile dziewczynek gnębionych w szkole też ma zaburzone preferencje dotyczące partnera, dotyczące wyboru kandydatów na partnera. Wy sobie z tego nawet też nie zdajecie sprawy. A wbrew pozorom, to nie jest jakiś odrealniony przypadek. W sensie inaczej.
nie jest odrealnionym przypadkiem odnośnie tego, że właśnie tego typu dziewczyny mają problem ze znalezieniem wartościowego partnera i wybierają jakichś imbecyli, odpady społeczne i tak dalej. A nie, że dosyć częstym jest znęcanie się nad jakimiś dziewczynami. Chociaż laski potrafią innym laskom naprawdę zgotować nie lada piekło w szkole. Warto by było to sprawdzić, ale to kiedy indziej. Jestem po kilkuletniej terapii, już zaczęłam ją, jak miałam bodajże z 15 lat, więc całe życie gdzieś tam chodziłam. I tutaj już właśnie macie odpowiedź, dlaczego potencjalny narcyz się właśnie nią zainteresował. Jeżeli ja słyszę kilkuletnia terapia, to oznacza to dwie możliwości. Po pierwsze, albo miała solidny gnój we łbie, albo dała się naciągnąć na kasę. Bo jeżeli terapia trwa kilka lat, to musi być naprawdę z kimś źle. No właśnie, chyba że gościu po prostu typowo podtrzymuje tę terapię tylko i wyłącznie po to, żeby naciągać na hajs. Więc albo trafiła na naciągacza, albo na solidną traumę. W obydwu przypadkach serdecznie współczuję, bo nie jest to fajne, żeby coś takiego kogokolwiek spotkało. I osobiście tego nie życzę nikomu. Byłam na różne terapie, żeby sobie przerabiać te sytuacje. Jestem z dobrego domu, wychowałam się w dość bogatej rodzinie. Zawsze miałam facetów na bardzo wysokim poziomie. I w wieku 30 lat spotkało mnie to, że spotkałam na swojej drodze narcyza, z czego sobie nie zdawałam sprawy. Także nie jest to tak, że tylko i wyłącznie jakieś dziwne przypadki patologicznych kobiet trafiają na narcyzów. To jest bardzo, bardzo częsty przypadek. Zdefiniuj proszę, definiujesz patologiczne przypadki. Czy tobie chodzi tylko i wyłącznie o jakąś ubogą rodzinę mieszkającej w sypiącej się kamienicy? Bo jeżeli tak, to muszę cię rozczarować, ale to jest błędne postrzeganie. Ponieważ patologie pod tytułem apodyktyczna matka, despotyczny ojciec potrafią być w bogatych domach i powiem więcej, to co ja wymieniłem, to może się nawet często pojawiać w bogatych domach. Tak? O to tutaj w tym wszystkim chodzi, moja droga. Tak więc nie, patologie również zdarzają się w bogatych domach. I mam nadzieję, że wy również, panie, to zapamiętacie. Przypadek, dlatego że i również narcyz wybiera sobie świadome osoby, może nieświadome narcyzmu samego w sobie, ale świadome a propos siebie, pewne siebie, takie, które. Co ja przed chwilą mówiłem? To jest najczęściej powielana bzdura w tym kontencie, w tych kont, fu, w kontencie tych wszystkich pseudoekspertek, które niby się uważają za jakieś domorosłe psycholożki, a jedyna styczność z psychologią to jest fakt, że studiują i są od 2 lat na dziekance. Ewentualnie jakaś książka o byciu boss bitch. To jest ich jedyna styczność. No, litości. Bądźmy poważni, dobrze? Tak więc nie, jest to bzdura wynikająca z tego, że laski, które zostały skrzywdzone przez tego typu osoby, nie chcą być postrzegane jako jakiś odpad społeczny, jako jakieś takie, że wiecie, coś z nimi jest nie halo. Bo nie chcą brać odpowiedzialności za to, że nie przepracowały sobie, albo po prostu nie są świadome tego, że nie przepracowały tego do końca. Prawdopodobnie ego. Tym bardziej, jeżeli zauważymy taką tendencję, na którą właśnie terapeutki z Stanów Zjednoczonych, ja wiem, amerykańscy naukowcy, hehe, ale również chociażby z Francji, z Holandii, z Niemiec, zaczynają zauważać, że w momencie rozpoczęcia terapii, gdy jest choćby wzmianka o tym, że muszą też nad sobą popracować, to zaczynają przerywać terapię. I ten przypadek zaczyna wręcz narastać. Tak więc ta teza z ego wcale nie jest aż tak odrealniona, dlatego zalecam ostrożność. Które gdzieś tam coś przeszły, takie, które są dobre, takie, które są empatyczne, takie, które są ciepłe, dlatego że to jest dla niego pożywka i to jest dla niego energia. Narcyz czerpie energię z tego, że niszczy kogoś i ktoś przede wszystkim daje mu całą swoją miłość i daje całe swoje dobro, a po drugie z tego, że umiera na jego oczach. To jest taki. To jest kolejna bzdura, bardzo często powtarzana. Pytałem o to tego psychiatry, do którego skierowałem właśnie tego narcyza i tego jego ofiarę. No, powiedzmy, że nazywają się Daria i Marcin. Dobrze?
tak celowo na potrzeby tego. Dajcie mi sekundkę. Dobra, już jestem. Miałem ważny telefon. Typ ala wampir energetyczny. Narcyzi też są wampirami energetycznymi, aha, którzy po prostu przejmują A, dobra, już pamiętam, jaki był wątek. Odnośnie tego, że narcyz celowo wyniszcza, tak? To jest właśnie bzdura. Konsultowałem to właśnie z tym psychiatrą i on mi powiedział, że to nie jest jego cel sam w sobie, tylko skutek uboczny. Narcyzowi w dużej mierze chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby był stawiany na waszym piedestale, żeby był całym waszym światem, żebyście kompletnie nic poza nim nie widziały. Wszystko dookoła jest nieważne, ja się liczę, masz mnie wielbić pod niebiosa. Ale czekaj, coś jest nie halo, zaczynasz ryczeć? Co to odpierdalasz, ty masz mnie wielbić? To jest mniej więcej tego typu podejście. Natomiast jest bardzo często to postrzegane właśnie jako chęć wyniszczenia drugiej osoby, ze względu na to, że jest taki bardzo ciekawy mechanizm, który wśród ofiar jakiejś krzywdy, czy to fizycznej, czy emocjonalnej, czy w zasadzie połączenia jednego z drugim, jest dość powszechny. A mianowicie, jeżeli dana osoba, która została skrzywdzona, zaczyna cierpieć i nie okazujesz jej wsparcia, no to następuje taki mechanizm polaryzacyjny. Albo jesteś ze mną, albo przeciwko mnie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś może zachować się neutralnie, że ktoś może mieć to w dupie. Oczywiście zakładają, że narcyz w ogóle podchodzi do tego neutralnie, bo takie, wiecie, olewanie, no to nie powiedziałbym, że jest to neutralne podejście, nie? Także widzicie, rozumicie. Całe wasze dobro i całe wasze życie. Ale to nie jest jego główny cel. To jest skutek uboczny. Tak naprawdę nie postrzegany jako skutek uboczny. I tutaj macie między innymi to potwierdzenie. To nie jest jego główny cel. Jego głównym celem jest to, że masz go wielbić. Że masz tak naprawdę całe swoje życie poświęcić wielbieniu jego. Tak? Bo to on jest naj, on jest ideałem. I całe wasze światło. I im bardziej świecicie, i im bardziej jesteście takie ciepłe, dobre, uśmiechnięte, pozytywne, tym dla niego jesteście jeszcze lepszą pożywką. Więc to nie jest zawsze tak. Chociaż ja oczywiście, ale każdy też z nas miał jakieś problemy w dzieciństwie z rodzicami, no bo kto wychował się w normalnym domu? To jest jakiś promil społeczeństwa. To jest też bardzo... No, to jest akurat prawda. Bardzo ważna rzecz, którą chciałam powiedzieć. To nie jest tak, że z wami jest coś źle. Ja bym chciała tutaj bardzo zabrać tą... To właśnie z tej ofiary ten ciężar, że to jest jej wina, że to jest moja wina, to nie jest moja wina, że ktoś jest narcyzem i że ktoś ma tak gigantyczne traumy, tak gigantyczne schorzenie, problem, dlatego że narcyzm bardzo często się łączy... Poniekąd się tutaj zgodzę. Problemem nie jest, powiem tak, nie jest waszą winą to, że ktoś jest zaburzony. Waszą winą może być co najwyżej to, że wy jesteście zaburzony, że wy macie nieprzepracowane jakieś rzeczy. Tak? I niestety później spotykacie tego konsekwencje w postaci tego, że przyciągacie właśnie tego typu rzeczy, jak właśnie narcyza. To jest akurat taka kwestia, że wy przyciągacie właśnie przez to, że nie przepracowałyście swoich takich rzeczy. Albo inaczej, przyciągnąć można zawsze, na krótką chwilę. Ale taki gość po prostu bardzo szybko zrezygnuje w momencie, kiedy zauważy, że nie będzie miał z tego pożywki. I właśnie ta kwestia. Osoby asertywne nie dadzą mu tej pożywki. I tutaj jest wasza odpowiedzialność, moje drogie panie, żebyście, jak się z czymś zmagacie, to musicie to przepracować. Do końca. A nie, że pod tytułem wy się czujecie lepiej, to nagle nie musicie nic przepracowywać. Nie. To niech specjalista określi, czy jest z wami na tyle dobrze, że już nie musicie. Bo wierzcie mi, tutaj ego może naprawdę wam srogo pokrzyżować plany. Z tak różnymi innymi chorobami, jeżeli chodzi o psychikę, również z byciem psychopatą, socjopatą, także te schorzenia bardzo lubią chodzić para. I to też swego rodzaju, to jest taka półprawda pod tytułem, że to się łączy z socjopatią. Dlaczego? Powiem wam tak. Wiecie jaki procent męskiej populacji stanowią narcyzi? Bo biorąc pod uwagę ten wysyp tego kontentu w tym temacie, można mieć takie wrażenie, że to jest, nie wiem, 40, 50, 70%. A tymczasem 2%.
6% męskiej populacji, czyli trzykrotnie mniej niż geje stanowiące 6% męskiej populacji. A teraz kolejna taka ciekawostka. Tak, zdarzają się sytuacje, że łączy się z jakimiś zapędami sadystycznymi, ale jak to określił właśnie ten psychiatra, z którym konsultowałem właśnie te wszystkie, ten cały content, to jest tak naprawdę 2% w 2%. Innymi słowy, na milion spotkanych facetów tylko 40 z nich będzie narcyzami z zapędami sadystycznymi. A jaka jest pewność, że w przeciągu swojego życia, drogie panie, spotkacie milion mężczyzn? No raczej żadna. Teraz rozumiecie, o co chodzi? Także no, same widzicie, o co tu chodzi. Albo inaczej, to jest jeden mężczyzna na 25 tysięcy. To jest bardzo, bardzo mała szansa, że wy takiego gnoja spotkacie. Tak więc nie dajcie się omamić temu złudzeniu przez ten wysyp tego typu kontentu, że to tak naprawdę jest tego odgroma, co najmniej połowa męskiej populacji. To tak nie jest. A nawet czasem łączy się w trójkąty. To można powiedzieć, że to jest taki klasyczny cherry picking, czyli bierze się coś, co zdarza się bardzo, bardzo rzadko i poprzez narrację daje się do zrozumienia, jakby to było wręcz powszechne. Także uważajcie proszę na to. Więc to jest naprawdę gigantyczny, ale to gigantyczny problem też społeczny i wcale nie jest to tak łatwo zauważyć, ponieważ oni bardzo, ale to bardzo dobrze się kryją. A to akurat prawda. Są pozerami, ale są bardzo, ale bardzo dobrze się z tym kryją. Dobra, część druga. No dobra, to już speeda sobie ustawiłem. Jazda. Po tym jak zdefiniowałam, kim jest ofiara narcyza, teraz chciałabym zdefiniować, kim jest narcyz. Bardzo często używa się w stosunku do mężczyzn, czy to do kobiet, że są toksyczni, że są narcystyczni. Bardzo w ogóle dużo z nas ma cechy toksyczne, ma cechy narcystyczne. Nieraz same, nie będąc, nie mając jakiegoś schorzenia, byłyśmy dla kogoś toksyczne. To jest normalne, to jest ludzkie, to są ludzkie zachowania, nad którymi się pracuje. Natomiast narcyz to jest osoba, która bardzo powolutku, kroczek po kroczku, będzie nas niszczyć i do czego nas może doprowadzić. Dobrze, że jest tutaj powiedziane, że będzie was niszczyć, ale można to też odebrać, jakby to był jego główny cel, gdzie to nie jest głównym celem. Także tutaj jeszcze raz to powtórzę. Uważajcie proszę na taką narrację, bo ona jest błędna. Jemu nie chodzi stricte o niszczenie was, tylko po to, ale o to, żeby uzyskać od was niekończące się źródło walidacji. Może nas doprowadzić do problemów zdrowotnych, do problemów fizycznych, jeżeli chodzi o zdrowie fizyczne, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne. Ja osobiście skończyłam u psychiatry, u terapeuty, jestem obecnie na lekach, z których jest mi bardzo ciężko zejść, mam lęki. To jest ten moment, kiedy ja muszę dosłownie wszystkim kobietom rzucić bardzo poważne ostrzeżenie. Tak długo, jak zmagacie się z jakąkolwiek traumą, z jakimikolwiek przejściami, tak długo, dopóki was w to siedzi, nie macie to do końca przepracowane, nie mówcie o tym, jak wyjść z tego. To jest bardzo prosty sposób. Czy przyjęłybyście radę od osoby ubogiej, jak stać się bogatą? No raczej nie. Pomyślałybyście, że to jest totalny absurd, prawda? Czy osoba, która stworzyła wielomilionową firmę, zbankrutowała, od 2 lat jest biedna i rzuciłaby wam radę, jak stać się bogatą. Przyjęłybyście taką radę? Podejrzewam, że byłyby jakieś wahania, no bo no jednak jakieś tam miliony miał za sobą, no ale teraz nie ma przecież, nie? Mógłby wrócić do tego stanu, ale nie wrócił. Więc to też jest takie trochę niedorzeczne. Dopiero wtedy, jakby wrócił do swojego milionowego imperium, to wtedy ta jego rada byłaby jakkolwiek wiarygodna. Ale w przypadku, kiedy mamy osobę, która w dalszym ciągu cierpi po jakimś zdarzeniu i opowiada o tym, jak wyjść z tego cierpienia, to nagle narracja się zmienia o 180 stopni i wszystkie jak jeden wuch chcą to przyjmować. Mówią, o, dobrze gada, bo coś tam, bla, bla, bla. No to tak nie działa. I problemem jest o tym, że ona może nawet nieświadomie przykłada cegłę do tego, żeby inne kobiety później były skrzywdzone. I teraz pozwólcie, że wyjaśnię wam dlaczego.
Otóż ona w tym stanie, jak ona cierpi, nie będzie miała takiego podejścia, nie będzie miała takiej perspektywy, jak w sytuacji, kiedy to przepracuje. Sprowadza się do tego, że będzie mieć inne zdanie na dany temat, będzie mieć inne rady, które mogłaby potencjalnie dać, a co za tym idzie, wtedy, jakby to przepracowała do końca, byłaby bardziej obiektywna i dałaby o wiele lepsze rady niż w chwili obecnej. Na tym etapie nie powin... tak naprawdę powinienem powiedzieć, że nie powinnyście jej słuchać, ale no mówię, posłuchamy tego sobie do końca, damy szansę temu, bo może coś z tego wartościowego wyjdzie. Mam taką nadzieję. Ale w momencie, kiedy nie macie to przepracowane, nie mówcie o tym, jak z tego wyjść, bo same przecież nawet tego nie wiecie. A druga sprawa jest jeszcze taka, że tego typu rzeczy to jest przywoływanie emocji związanych z daną sytuacją. Ja już nie mówię nawet o związku z narcyzem. To może być nawet, nie wiem, przywołanie emocji związanych z byciem molestowaną, z byciem zgwałconą, cokolwiek, co wywołało takie skrajne emocje. A tak się składa, że tego typu zdarzenia potrafią skłonić nasz mózg mimowolnie do tworzenia fałszywych wspomnień. Wystarczy chociażby jeden impuls, chociażby nawet dźwięk, pojedynczy dźwięk, który wywoła poszczególne emocje, chociażby podobne do tych, które odczuwałyście w momencie tamtego zdarzenia, żeby stworzyć sobie po prostu już fałszywe wspomnienia. I żeby tutaj nie być gołosłownym, proszę bardzo. Mamy tutaj takie oto badania. W tych badaniach chodzi o badanie czynników wśród osób z depresją oraz PTSD dotyczące tworzenia się właśnie fałszywych wspomnień albo wręcz falsyfikacji już istniejących wspomnień. Zostawię prawdopodobnie w opisie link do tego badania, tak więc polecam. Ale wracamy sobie tutaj do tego. Stąd też jest powód, dla którego nie powinno się, będąc jeszcze w cierpieniu, nie mając przepracowanej tej traumy, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, nie powinno się o tym opowiadać, jak z tego wyjść. Bo ona nawet sama tego jeszcze nie wie. Fakt, że jeszcze to przeżywano, nie wiem jak to jest, bo w sumie ten materiał powstał prawie miesiąc temu. Mam nadzieję, że teraz jest w o wiele lepszym stanie niż obecnie. Ale na tamten moment sama mówi o tym, że jest w emocjonalnej rozsypce. I ona radzi o tym, i ona radzi na temat tego, jak wyjść z emocjonalnej rozsypki? No come on. No chyba same zauważycie, że to trochę sensu nie ma, prawda? Tak więc no liczę na to, że panie, które to obejrzą, będą na tyle inteligentne, żeby zrozumieć ten tok myślenia. Mam ataki paniki na bardzo wysokim poziomie. Dzisiaj mierzę się z tym, że wstaję rano z krzykiem i po prostu boję się bardzo wielu rzeczy. Mam... No, to musiało naprawdę srogo ją emocjonalnie pokiereszować. Mam nadzieję, że... Powiem tak, wiem, że to zabrzmi trochę źle, ale mam nadzieję, że tylko emocjonalnie, pod tytułem, że w grę wchodziły tylko słowa, a nie rękoczyny. Bo dla mnie, jeżeli pójdą już rękoczyny, to już jest zwykłe skurweseństwo. Nieważne, czy z jej strony, czy z jego. Dla mnie taka osoba już jest po prostu skreślona. Mam tak zwane anxiety, gdzie byłam zupełnie normalną osobą, dziewczyną, cieszącą się życiem, wiadomo, mającą swoje jakieś tam problemy, tak jak każda z nas, ale na takim naprawdę normalnym, że tak powiem, statusie, nie na takim poziomie, w którym byłoby mi ciężko w ogóle funkcjonować i ciężko żyć. Wracając do samego narcyza w sobie, sorry, miałam się malować, jak wam to opowiadam, ale nie wiem, jak dziewczyny to robią. No. Można to porównać do gotowania żaby. Jest takie właśnie porównanie bardzo piękne, to znaczy, że jeżeli wrzucimy żabę do... Ja bym to bardziej porównał do kuli śnieżnej. Albo inaczej. Nie do kuli śnieżnej, ale też do czegoś białego, tylko niezbyt legalnego, tak? Chodzi po prostu o to, że jak jest zażywane pierwszy albo drugi raz, to jesteście na takim kompletnym haju, tak? Ale w momencie, kiedy zaczyna wam już brakować tych takich pozytywnych kwestii, chcecie jeszcze więcej i jeszcze więcej, mocno się od tego uzależniacie. Ale w którymś momencie zaczyna was to też wewnętrznie wyniszczać.
Czy to oznacza. I tutaj jest właśnie taka właśnie dygresja, że relacja z narcyzem jest bardzo jest mniej więcej tak emocjonalnie przez kobiety inaczej. Kobiety mające po związku z narcyzem są mniej więcej w takim stanie emocjonalnym, jak faceci po dragach w stanie fizycznym. Coś tego typu bardziej, tak? O to mi chodziło. Więc to gotowanie żaby to nie jest do końca w ten sposób. Aczkolwiek ciekawe, że akurat nawiązuje do gotowania żaby, czyli de facto to, co nam elity polityczne próbują sprawić, ale to tam nie o tym to jest. Do gorącej wody, to ona z niej po prostu wyskoczy. Natomiast jeżeli wrzucimy żabę do zimnej wody i będziemy ją podgrzewać, to ona w pewnym momencie się ugotuje i po prostu umrze. I dokładnie w taki sam sposób działa narcyz. To znaczy, że to nie jest tak, że on na dzień dobry nam mówi, że hej, mam takie schorzenie, hej, mam. A kto mówi od razu, że ma jakieś schorzenie? Jeżeli chodzi o poznawanie się, no to każdy chce zrobić dobre pierwsze wrażenie, więc to raczej oczywiste, że nie będzie mówił o swoich wadach. No nie oszukujmy się, tak? To jest raczej oczywiste. Takie problemy, hej, wyniszczę cię psychicznie i. Tym bardziej osoba, która wszem i wobec będzie ogłaszać, że jest idealna. No to tym bardziej taka osoba nie będzie mówić o jakichś wadach. No hello. Wykończę, tylko on na początku, ja tego wcześniej na przykład nigdy nie doświadczałam love bombingu, więc. To jest też bardzo często fraza właśnie w tych wszystkich. W tych wszystkich właśnie materiałach pseudoekspertek powielane. Tylko warto sobie to zrozumieć. Bardzo skuteczną metodą podrywu jest tak zwane pull-push. To znaczy, że najpierw się przyciąga jakimś komplementem, jakimś miłym gestem, cokolwiek, a później próbuje się lekko odepchnąć, rozładować ciężar tego przyciągania jakimś żartem po prostu, czy coś takiego, nie? Dajmy na to, nie wiem, jakieś takie najgłupsze, jakieś takie, wiecie, najgłupsza rzecz pod tytułem, że dajecie różę, dajecie różę i mówicie takiej pani, że jesteś jak ten kwiat. I mówię, że jak źle chwycisz, to może to być bolesne. Takie nawiązanie do kolców, nie? I takie coś takiego. Ja wiem, że tekst może być trochę czerstwy, ale rozumiecie chyba ten tok myślenia. No i wtedy pojawiają się te emocje pod tytułem, że no z jednej strony niby zrobi coś miłego, z drugiej strony jakiś głupio zażartował. I takie wiecie, pojawiają się emocje, 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 emocje. I już zaczynacie się interesować tym gościem. W przypadku narcyza jest to patologicznie wręcz spotęgowane. Do tego stopnia, że wiadomo, im mocniej stosuje się tego typu metody, tym ona mocniej działa. A to oznacza, że jeszcze bardziej się angażujecie emocjonalnie. A to z kolei oznacza, że potraficie się wręcz uzależnić emocjonalnie od takiego gościa. I teraz ciekawe, love bombing to jest odpowiednik pull w tej technice. Natomiast co będzie odpowiednikiem pusha? Tu się właśnie zaczynają schody. Ponieważ zacznie się próba deprecjacji. Bo w momencie, kiedy nie dostaje tego, czego on chce, czyli właśnie tego uwielbienia i tak dalej, bo na przykład, nie wiem, taki haj się już zaczyna powoli kończyć, no to on zaczyna robić takie docinki. Więc na początku on podejdzie do was i będzie waszym spełnieniem marzeń. To będzie facet idealny. To będzie facet. A właśnie, facet idealny. To jest akurat bardzo ciekawe, ponieważ to też jest swego rodzaju pozerstwo. I co mam tutaj na myśli? On będzie próbował na siłę się przypodobać do tego stopnia, że będzie udawał kimś, kim nie jest. Dla przykładu, wy powiecie na przykład, że lubicie chodzić po górach, a on na przykład zawsze wolił sobie jeździć nad morze. No to nagle on zacznie uwielbiać chodzić po górach. Dosłownie, coś takiego będzie. Byle żeby się przypodobać, byle żeby właśnie ten love bombing zastosować. A potem, jak już ten haj się skończy, będzie próbował was przekonać do tego, że to wy lubicie jeździć nad morze bardziej niż chodzić po górach. Także widzicie.
pracy, który się zachowuje idealnie, który pisze za każdym razem dzień dobry, jak się czujesz kochanie, dzwoni do was wieczorem, uwielbia was, wysyła wam prezenty, przyjeżdża do was, rzuca wszystko, żeby tylko być z wami. W sensie to jest ideał faceta, on się potrafi zachować, on jest szarmancki, on jest bardzo romantyczny, on jest no takim po prostu męskim ideałem. Więc bardzo ciężko się połapać w tym momencie, w sensie są takie red flagi i dzisiaj już wiem i dzisiaj bym się już na to nie nabrała, przynajmniej taką mam nadzieję. Natomiast wtedy nie mając pojęcia o tym, że coś takiego istnieje, po prostu weszłam w to od razu myśląc sobie, kurczę, przepracowałam tak bardzo dużo rzeczy w moim życiu i tak bardzo gdzieś tam manifestowałam, powiedzmy, miłość swojego życia, że po prostu ją dostałam, tak życie działa, tak? Jeżeli bardzo na czymś nam zależy i bardzo też pracujemy ciężko nad czymś, to po prostu w pewnym momencie widzimy tego rezultaty, więc ja z góry stwierdziłam, że to jest mój rezultat mojej ciężkiej pracy. Gdzieś tutaj trochę może weszło moje ego, że wydawało mi się, że tak bardzo dużo przepracowałam, jestem. Ocie kurwa. Teraz to mnie zaskoczyłaś. I to mówię całkiem serio. Dlaczego? Odnośnie tego kontentu w kwestii narcyzów, jesteś pierwszą, dosłownie pierwszą kobietą, która przyznała się, że to, że tam właśnie ta kwestia, to jest właśnie to ego, że przepracowałaś i myślałaś, że już jest okej. Naprawdę, gratuluję. Troszkę to idzie w opozycji do tego, co mówiłaś w pierwszej części, czyli właśnie, że narcyz wybiera takie, wiecie, pewne siebie i tak dalej, gdzie tylko tak naprawdę chodzi o takie, którym się wydaje. I teraz jeszcze dałaś temu potwierdzenie, że no, trochę moje ego w tej kwestii weszło. Tak, brawo, naprawdę. Cieszę się, że się do tego przyznałaś, bo to wymaga naprawdę nie lada odwagi. Żeby przyznać, ej, coś tu mogło być u mnie nie halo. Jakikolwiek błąd. Także tutaj proszę, drogie panie, zostawić jej troszeczkę miłości ode mnie. W postaci chociażby serduszek. Proszę. Proszę zrobić to samo. I ewentualnie też jakiś miły komentarz wsparcia, tak? No. Jestem na tak wysokim poziomie, że dostałam tak idealnego faceta i od razu zamieszkałam z tym facetem, przeprowadziłam się do niego, stwierdziłam, że kurczę, on chce, żeby... Oj, to jest poważny błąd. Przenigdy tak szybko nie... Inaczej, nie przechodźcie na takie etapy zbyt szybko, drogie panie. Ponieważ to wyjdzie po prostu szydło z wora. Musicie najpierw siebie porządnie poznać, zanim przejdziecie do tego etapu pod tytułem wspólne mieszkanie. Bo to może skończyć się naprawdę różnie. Bo może się okazać, że wpuścicie na przykład jakiegoś złodzieja, który po prostu, wiecie, uwodzi kobietę, a później weźmie, związuje i do widzenia, nie? Także rozumiecie chyba, nie? Ja była jego żoną, chce, żebym u niego mieszkała, jest pewny tego, co mówi. W słowach mówił bardzo dużo i bardzo wiele. W słowach też był bardzo przekonujący. To są też zazwyczaj osoby, które są bardzo czarujące. I to, co mnie na przykład urzekło, to, że on był takim typowym bad boyem, ale no. Dla mnie był po prostu, ja byłam jego księżniczką na samym początku. I to jest coś, na co ja się bardzo mocno nabrałam, bo ja, wiadomo, tak jak my wszystkie dziewczyny, lubimy bad boyów, którzy są tak... I spróbujcie tu zaprzeczyć. Spróbujcie mi tu zaprzeczyć. No. Ale nie, tutaj akurat naprawdę mega plusy za to, że jednak mówi w tej kwestii prawdę i potrafi się przyznać. Także ten materiał akurat zdecydowanie na plus, o wiele lepszy od pierwszego. Tacy trochę szaleni, no. On był też gdzieś tam, no nie będę mówić, bo myślę, że nie wypada tutaj mówić, przytaczać. Ja mam tylko podejrzenie odnośnie tego, co miała na myśli, ale ja mogę tutaj akurat dodać, że na początku narcyz podchodzi bardzo intensywnie do relacji z wami pod tytułem dużo się angażuje, dużo przyjeżdża, też potrafi dużo z siebie też dać, powiedzmy bzyka się jak opętany, tak naprawdę dużo, często, gęsto i tak dalej, ale w momencie, kiedy właśnie pojawia się ten etap push, o którym ja tam mówię, o którym tam mówiłem wcześniej, no to, no wiecie, tak już troszeczkę, że tak to ujmę, kurtyna opada i się zaczyna ten etap drugiej twarzy, bo tak naprawdę taki narcyz to jest taki jakby trochę two-face,
trzeciego, bo to nie chodzi o niego, tylko chodzi o generalnie narcyzów. Więc, ale bardzo mi się podobało to, kim był, bardzo mi się podobało to, w jaki sposób żył. Mieliśmy mnóstwo podobnych rzeczy, byliśmy strasznie podobni do siebie i tak dalej, co oczywiście później się okazało kłamstwem. Więc ja kompletnie i totalnie w to weszłam. Tak, no tak jak mówiłem, on nagle lubi chodzić po górach, a nie jeździć nad morze. To jest właśnie to. Okej, no to trzeci part. Oj, co jest? Moment, może ja odświeżę. W momencie, w którym zamieszkałam z nim, dobra, zaczęła się jazda, tak zwana, bez trzymanki. Zaczęło się odpychanie, zaczęło się gnębienie, zaczęło się wyzywanie, zaczęły się awantury. A taką pierwszą w ogóle rzeczą, która gdzieś... Tutaj zanim przejdę dalej, to jest jeszcze jedna taka drobna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, a mianowicie to, że musi pojawić się jakiś trigger, który uderzy w jego ego. Nawiązując właśnie do tego przykładu akurat, gdzie ja mówiłem odnośnie tych fałszywych wspomnieniach i tak dalej, to wszystko na początku zauważyłem podczas właśnie interakcji z nimi, czyli właśnie z tym narcyzem i z tym, z tam powiedzmy Darią i Marcinkiem. No ale też widziałem moment, kiedy właśnie z takiego love bombingu przeszedł właśnie na ten taki właśnie toksyczny vibe. A o co konkretnie chodzi? Była taka, powiedzmy, no domówka, posiadówka, no siedzieliśmy po prostu w czterech przy jakichś tam drinkach i przekąskach, nie? No i wiadomo, jak się wypije 2-3 głębsze, no to jest luźniejsza atmosfera, luźniejsza rozmowa, no i przechodzi się na taką, powiedzmy, bardziej dwuznaczną rozmowę, nie? No i w którymś momencie Daria postanowiła sobie z Marcinka tak na spontanie zażartować, zarzucając mu tak żartobliwie mały problem. Pierwsza jego reakcja to widać było, że mu się niemal wór zagotował. A potem przez resztę wieczorów zaczął jej tak najpierw subtelnie, a potem wręcz bezczelnie dogryzać. Do tego stopnia, że jak chciała brać, chwycić sobie jakiegoś chipsa czy coś takiego, to on tak potrafi nawet z taką złośliwością w głosie powiedzieć, że ej, ty powinnaś schudnąć raczej, nie? Także widzicie, rozumiecie, nie? A dla przykładu, ta moja ówczesna niedoszła też postanowiła sobie tak zażartować ze mnie. No i wiecie, ja tak totalnie na spontanie sobie stwierdziłem, nie, ja tam sobie nie marzyłem, ale jak ty masz miarkę w oczach, no to go nie gratuluję, tylko pamiętaj, żeby ją regularnie kalibrować. I wiecie, no i taki był zdeczka śmiech potem, nie? Swoją drogą, ja nawet nie wiem, jak mi się to wymyśliło. Może powinienem częściej sobie od czasu do czasu, nie wiem, jakieś winko wypić albo coś takiego, to może będę wpadał na takie kreatywne teksty. No. Ale wracając, tutaj był trigger odnośnie tego żartu, że ma małego. I bardzo często taki trigger musi się pojawić, żeby właśnie było to nagłe odwrócenie tego trendu z promiłosnego na taki protoksyczny. I jestem ciekaw, jaki ten impuls zaszedł tutaj, tak? Czy to chodziło o zwrócenie delikatnie uwagi na coś, czy cokolwiek. No jak już mówiłem, narcyzi mają bardzo kruche ego i wystarczy tak naprawdę, i tutaj jest właśnie taka moja rada, żeby bardzo łatwo to wyczuć, zidentyfikować potencjalnego narcyza, a w każdym razie jakiegoś pojebańca. Jeżeli gościu będzie miał problem i po prostu uderzy w ego, jakiś tam, wiecie, jakiś żart, który go deprecjonuje albo coś tego typu, się nie na takiej zasadzie, że on, wiecie, pójdzie z taką pełną powagą czy coś takiego, że masz do mnie tak nie gadać, ale taką, wiecie, wściekłość, a później będzie chamski wobec was, no to tutaj macie już sygnał ku temu, że warto takiej osoby trzymać się z daleka. Sprawdzone empirycznie. Polecam sobie to sprawdzić. Bardzo szybko w ten sposób się uchronicie od toksycznej relacji.
gdzieś tam się pojawiła, to było to, że zaczęły mu pewne rzeczy we mnie nie pasować. W sensie on był oczywiście idealny i on był perfekcyjny. Natomiast zaczęły się właśnie takie problemy, że zaczął mieć do mnie pretensje o moje zachowania, o to, kim ja jestem, o to, co ja robię. Ogólnie jakby wszystko po kolei mu nie pasowało, to jak się maluję, to jak wyglądam, to jak się zachowuję, to w jaki sposób mówię, to co jem. Dosłownie przysięgam wam, że każdego dnia dostawałam jakąś taką nową, że tak powiem, zasadę, czego nie powinnam robić, co jest nieeleganckie, że jestem kobietą, która nie ma klasy i tak dalej, i tak dalej. Czyli wszystkie takie rzeczy, które były dla mnie ważne, istotne i wiedział, że są dla mnie ważne, zaczął w mnie Zaczął uderzać, bo widział zagrożenie dla walidacji dla niego. I o to chodzi, że jego nie obchodzi, co ty robisz. Ty masz go non-stop wielbić. Takie on ma wewnętrzne przekonanie, że ty masz go wielbić. Tak długo, jak mógł sobie korzystać z tego, żeby właśnie obdarowywać się tym lovebombingiem, to było ok. Ale w momencie, kiedy stanowi to przeszkodę do tego, żebyś, no nie wiem, żebyś tam z nim spędzała czas, żebyś go mogła więcej wielbić, no to będzie w to uderzać. I jedną z takich chamskich zagrywek, które dosyć mocno wam, drogie panie, uderzają w ego, to jest porównywanie do byłych, gdzie właśnie te były bardzo często są chwalone. Pod tytułem, no, że ona zawsze miała fajny tyłek, że tutaj zawsze to i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi? Uderzać. Doprowadziło to do tego, że ja straciłam zupełnie to, kim jestem. Jakby stuprocentowo straciłam pewność siebie. Uważam, że nie jestem ani ładną kobietą. No tak, to jest właśnie tego skutek, że zatraca siebie. I nie wiem, czy wy, drogie panie, zdajecie sobie sprawę, ale faceci, właśnie tacy zakompleksieni, tacy nice guy typowi, też mają tendencję do robienia takich rzeczy. I jak wy wtedy to postrzegacie? No, zaczynacie kwestionować to, czy on jest dobrym wyborem na partnera, prawda? To teraz zauważcie, że facet też coś takiego może zrobić. I nie mówię tylko o narcyzach, ale o każdym. Kwestia jest taka, że narcyz w pewnym sensie was doprowadza do tego, natomiast na przykład w relacji z normalnym facetem wy same podejmiecie taki wybór, żeby powoli zatracać się dla niego. Ale w obydwu przypadkach nie jest to zdrowe. Ani w ogóle, że nie jestem kobieca, ani że nie jestem seksowna, ani że nie jestem inteligentna, ani że jestem zabawna, ani że ktokolwiek chciałby w ogóle mieć ze mną kontakt, ani że jestem fajna społecznie, ani że cokolwiek w życiu swoim osiągnę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dosłownie zostało zniszczone całe ja i to wszystko, kim byłam, jakby to wszystko, kim byłam i na co pracowałam, on to wszystko podważył. Ja zawsze dla mnie bardzo ważne było to, żeby być dobrym człowiekiem dla innych i mam też bardzo dobre serce, lubię pomagać innym ludziom. I gdzieś tam twierdził, że ja krzywdzę innych ludzi z sobą, tym, co mówię, tym, co robię. Dlaczego? Bo te twoje dobre interakcje właśnie uderzały w tego, żeby jego adorować. Ty masz jego adorować. Co ci inni ludzie mają obchodzić? On jest tutaj ważny. W sensie, wiecie, to jest taki narcyz. To ja jestem ważny. To mnie masz, kurwa, wielbić, a nie spotykać się z jakimiś koleżankami. One ci do życia nie są potrzebne. Ja ci jestem potrzebny do szczęścia. Ja. I tak dalej. I że nie powinnam w ogóle mieć kontaktu i dzielić się takimi rzeczami, dlatego że krzywdzę ludzi. Później to zaczęło mieć oczywiście coraz to gorsze formy, bo przeszliśmy od tego, że to coś mu się nie podobało, do tego, że po prostu zaczęły lecieć wyzwiska pod moim kontem. Nie, w ogóle było to nie do zatrzymania. Prowadzenie mnie do ataków paniki, do płaczu. Jak płakałam, to potrafił usiąść na przykład obok mnie i w ogóle udawać, że nie widzi tego, że ja płaczę i że doprowadził mnie do płaczu, albo w ogóle nie wiedział, o co chodzi i że ja mam jakiś tantrum i po prostu tak sobie z niczego płaczę, jak ogólnie byłam. No to jest właśnie to, że ty masz go wielbić, ale będzie miał w dupie to, że ty się źle czujesz. I dlatego to może być błędnie postrzegane jako to, że ma jakieś zacięcia sadystyczne. Zdarzają się takie osobniki. Owszem, ale bardzo rzadko. Jakby narcyzi to jest w ogóle bardzo rzadki ewenement. Nie mówiąc już o takich, co mają te sadystyczne zacięcie. Także osobą niepłaczącą. Wcześniej w życiu bardzo rzadko mi się to zdarzało, bo dość dobrze radziłam sobie ze swoimi emocjami, natomiast tutaj doprowadziło to do tego, że byłam tak koszmarnie wyniszczona psychicznie, że nie miałam, w pewnym momencie nie miałam siły już żyć. I mówię to bardzo, bardzo dosłownie, nie będę tutaj tego rozwijać, dlatego że to jest TikTok i wiadomo, że ma jakieś swoje guidelines i nie chciałabym ich przekraczać, bo wydaje mi się, że treść jest ważniejsza od tego jednego akurat rzeczy, której chciałabym powiedzieć. Natomiast taka relacja... No to jeżeli boisz się cenzury, to zapraszam na Rumble. Tam możesz sobie bez skrępowania wszystko i możesz mieć jeszcze do tego pełną monetyzację. Tak więc możesz sobie używać
Możesz sobie używać swoich social mediów typu właśnie Instagrama, TikToka i tak dalej, żeby robić na przykład jakieś skrócone wersje swoich jakichś treści, a na przykład zrobić zestawienie tych wszystkie te sześć części na przykład spiąć w jeden materiał, wrzucić sobie na Rumble i sobie jeszcze z tego ewentualnie jakieś zarobki mieć. Naprawdę, polecam. Tym bardziej, że CPM na Rumble jest naprawdę zajebisty. Jest was w stanie bardzo, bardzo daleko doprowadzić. Ja bardzo długo nie zdawałam sobie sprawy, że mam do czynienia z narcyzem, dlatego że ja cały czas szukałam winy w sobie. Mi się cały czas wydawało, że największy w tym wszystkim problem jest przecież we mnie. A więc ja szukałam cały czas winy w sobie, dlatego że on cały czas mówił, że to ze mną jest problem, więc nawet nie patrzyłam na niego, że z nim mogło być coś nie tak. No oczywiście, że tak. On jest idealny. No to jest takie typowe jego podejście. To ja, narcyz się nazywam, przepraszam i dziękuję, tych słów nie używam. Pamięta to ktoś? No to właśnie do tego, tutaj mamy nawiązanie. Taka przestępna forma uczenia się mitologii greckiej. Jeżeli źle się zachowywał w jakikolwiek sposób, ja mu zwracałam uwagę, to potrafił tą sytuację tak przeistoczyć, że jakby kończyłam ja z tym, że przepraszałam jego za jego złe zachowanie. Oczywiście, że tak. Powiem tak, kto dominuje w emocjach, ten będzie przepraszany. Tak tutaj niestety to działa. Dlatego też bardzo często to faceci przepraszają za coś, czego nie zrobili. Bo będzie właśnie, powiedzmy na przykład, że oni wygadają się, że oni z jakiegoś powodu się źle czują. Później kobitka zaczyna się źle czuć i koniec końców rozmowa przechodzi do tego, że jak to ona się źle czuje przez to, że on powiedział, że on się źle czuje z jakiegoś tam powodu. I koniec końców on wręcz zaczyna za to przepraszać, tak? I to jest mniej więcej właśnie coś takiego, że to jest wy, drogie panie, bardzo często dominujecie. Wy bardzo często dominujecie w tych. Dominujecie w sferze emocjonalnej, tak? No jesteście naturalnie do tego przystosowane, także nie ma tutaj co się dziwić, tak? Ale koleś z narcystycznym zaburzeniem osobowości, on stara się wszędzie dominować, a właśnie najczęściej będzie dominował w emocjach, w sferze emocjonalnej. Jeżeli z nim nie wygracie na tym polu, no to możecie mieć naprawdę nieźle przejebanie, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne i być może nawet nie tylko. Potrafił mnie doprowadzać naprawdę do wybuchów, czy to paniki, czy to złości, rzeczy, które były No. kompletnie niepodobne do mnie, i też za to musiałam go później przepraszać. Teraz się to zdarzyło, że wyciągnął telefon i zaczął mnie nagrywać. To już jest taki. O ja pierdolę. Jak już dochodziło do takich rzeczy, to ja wam powiem jedną rzecz. Tutaj już prawdopodobnie był początek końca. To znaczy, on już wiedział, że ta relacja się posypie, dlatego zbierał dowody, wręcz próbował zapewne ją prowokować do tego, żeby mieć na nią brudy. Bo każdy, dosłownie każdy, jak nagrywa albo ma świadomość, że jest nagrywany, to ma zachowania bardziej stonowane, mówi bardziej spokojnie, zupełnie inaczej niż zazwyczaj. A niekiedy wręcz próbuje prowokować drugą stronę do tego, żeby wywołać określone reakcje. Żeby właśnie ta druga strona wyszła chociażby na wariata, na wariatkę i żeby po prostu jego wyszło na wierzchu, że on zerwał, bo miał powody. No, zobaczcie, mam tutaj nagrania. Posłuchajcie sobie, jak ona się zachowuje. Przecież to jest wariatka, tak? O to tak naprawdę chodziło. I to był chyba taki moment, kiedy w ogóle zdałam sobie sprawę, okej, gdzie ja dotarłam, dlatego że takie rzeczy są w filmach, o takich rzeczach się bardzo dużo mówi w internecie. I to był dopiero moment, kiedy gdzieś tam mi otworzył, w głowie zapaliła się ta lampa, okej, przegięliśmy, jakiś jest, to się znaczy, przegięliśmy, on przegiął i to już jest naprawdę za dużo. Zaczęłam bardzo dużo czytać o narcyzach, zaczęłam bardzo dużo czytać o zachowaniach. Dzięki temu Instagram zaczął mi podsuwać bardzo dużo treści, czy Facebook związanych. Kolejny poważny błąd. Moje drogie, pierwszym źródłem informacji przy tego typu rzeczach nie powinien być internet, a specjalista. Właśnie psycholog, psychiatra najlepiej, bo to on jest tak po prawdzie lekarzem. I to z nim powinnyście skonsultować, z czym mogłyście mieć do czynienia. Dlaczego? Bo tak jak wam pokazałem wcześniej, silne emocje potrafią u osób
z PTSD i z depresją, ale wystarczą tak naprawdę jakieś ciężkie przeżycia, żeby tworzyć fałszywe wspomnienia. I wystarczy impuls, który wywoła te emocje. W tym przypadku to może być nawet przeczytana, obejrzana treść. I mogą emocje wam się wypaczyć do tego, co wy żeście wyczytały. Na zasadzie nie wiem, że narcyz zawsze wali lepę z zawsze strzela liścia z lewej strony. No to nagle sobie pomyślę, ej, on też mi strzelił liścia z lewej strony, tak? Pomimo tego na przykład, że nigdy na was ręki nie podniósł. Wiem, trochę przykład abstrakcyjny, ale do takich absurdów wręcz dochodzi. Ta cała Daria, czyli właśnie ta ofiara narcyza, też właśnie z tej imprezy na przykład miała wypaczoną wersję tego, że właśnie dostała takiego liścia. Pomimo tego, że ja byłem od początku do końca, do momentu, aż on po prostu z przepicia zasnął. I nie było w ogóle żadnego rękoczynu. Było to, że po prostu darł mordę. Było to, że ją wyzywał, ale nie było rękoczynu na przykład. Ale ona była przekonana, jakby to coś było faktycznego. I to nie jest to, że ona mnie tam okłamała i tak dalej, bo ja wiem, kiedy ona kłamie. Ona ma taką bardzo fajną reakcję, że jej tutaj w kąciku ust zaczyna mocno drgać, kiedy ona z premedytacją kłamie. I tego drgania nie było, to znaczy, że była przekonana, że mówi prawdę. Stąd też chociażby wiem o tych wypaczeniach. To była taka pierwsza styczność, gdzie dało mi to do myślenia, że jak ona mogła pamiętać inaczej niż było. Zacząłem właśnie szperać i wtedy znalazłem te badania. Właśnie z narcyzami, z takimi schorzeniami, z takimi osobowościami. I to mi bardzo, bardzo, bardzo pomogło, dlatego że zdałam sobie sprawę, w sensie, to, co było naprawdę niezwykłe dla mnie, to jest to, że on był książkowym przykładem i że naprawdę istnieje coś takiego jak książkowy. I co ja mówiłem? Prawdopodobnie tu nie było tego książkowego przykładu, że kropka w kropkę, tylko to, że obejrzała te treści, pojawiły się impulsy, pojawiły się emocje bardzo zbliżone do tego, co miała, kiedy ona tego doświadczyła, i po prostu emocje jej się przestawiły, że zaczęły jej się kreować fałszywe wspomnienia w temacie właśnie tego, jak on wobec niej postępował. Tak? I żeby nie było, ja nie deprecjonuję tego, że jej się stała krzywda. Bo widać po prostu po niej, że została skrzywdzona. Ale mam dosyć silne podejrzenia i one wcale nie są jakieś odrealnione, że mimo to mogło tutaj dojść właśnie do wypaczenia wspomnień w jakimś mniejszym albo większym stopniu, ale jednak przez właśnie ekspozycję na ten content na temat narcyzów. Dlatego, jeżeli traficie na jakąkolwiek toksyczną relację, na jakąkolwiek traumatyczną sytuację, do psychiatry, do psychologa od razu. Bez zastanowienia. Od razu. To powinna być pierwsza myśl, jaka wam przyjdzie do głowy, jeżeli zechcecie szukać odpowiedzi. W tamtym kierunku. Żadnym innym. Przykład, i że mężczyźni zachowują się w jakiś konkretny sposób, ale używając identycznych słów, identycznych sformułowań, No to jest właśnie to, o czym mówię. Wypaczenie wspomnień. identycznych samych zachowań w domu i Dlatego też w żadnym momencie ja jej nie zarzuciłem kłamstwa. Ja nie powiedziałem, że ona mówi, że ona tak naprawdę próbuje was okłamać. Nie. Ja podejrzewam, że po prostu ona sama ma wypaczone wersje wspomnień. Nie pamięta tego, jak wydarzyło się naprawdę. Właśnie przez to, że były te emocje. Były właśnie, powiedzmy, to w tych badaniach chyba się nazywało spontaniczną falsyfikacją wspomnień. Właśnie na bazie tych impulsów, na przykład jakiś dźwięk, na przykład jakieś konkretne słowa, na przykład coś, co wywołało właśnie podobne emocje. i w ogóle nie wiedziałam, że takie rzeczy są możliwe i że takie rzeczy w ogóle istnieją, że człowiek może dokładnie identycznie się zachowywać. I ktoś to opisał, jeszcze dziewczyny, które zaczęłam słuchać na Instagramie, dziewczyn czy na YouTubie, byłam w szoku. Miałam wrażenie, że my wszystkie spotkałyśmy się z tym samym facetem, że to jest ta sama osoba, która się w taki sam sposób zachowuje. No i przy okazji jeszcze osoby, które same nie wylaczyły swoich traum po związku, ale wypowiadają się jako ekspertki pod tytułem jak wyjść z tej traumy. Przykro mi, że do tego niechlubnego grona również dołączyłaś. Bo powinnaś naprawdę najpierw to przepracować, a potem dopiero innym radzić. Powiem tylko tyle. Jeżeli nie masz nawet prawa jazdy, nie powinnaś dawać porad, jak być kierowcą rajdowym.
No to raczej brzmi też niedorzecznie, prawda? Chociaż z drugiej strony Max Verstappen debiutował w F1, gdzie legalnie nie mógł mieć w swoim kraju prawa jazdy, więc. No nieważne. Nie, ale rozumiecie chyba o co chodzi. Jeżeli sama nie ma doświadczenia, sama nie ma informacji pod tytułem tego, jak siebie wyciągnąć z tego bagna, to dlaczego powinna innym radzić w tym temacie? Jeżeli sama nie wie, to jest tak naprawdę chodzenie większą grupą we mgle. Więc to był taki moment rzeczywiście, który gdzieś tam otworzył mi oczy i zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że jakby to jest gra, to jest jego gra, to są jego zasady, ja nie wygram tej gry. I tutaj to jest bardzo ważna rzecz, ale to już chciałabym powiedzieć w części numer. W momencie, w którym. I tak, zgadzam się. To jest jego gierka i jedyna opcja, żeby ją wygrać, to po prostu ją zakończyć. Tak więc podsumowując, były tutaj powielane bzdury, jak chociażby to, jakie osoby narcyz wybiera na ofiary, czyli właśnie te pewne siebie i tak dalej. Niezrozumienie kwestii pod tytułem, że jemu nie chodzi stricte o niszczenie drugiej osoby, ale po to, żeby pozyskać od niej walidację, taką w jak największej ilości, ile tylko się da, żeby ją wycyckać do zera, połączonej chociażby z ignorowaniem potrzeb emocjonalnych. I co tam jeszcze takiego można było zauważyć? Z tym lovebombingiem akurat to było akurat dobre. No generalnie tutaj jest kilka rzeczy, które warto by było spróbować, jak chociażby przyznanie się do kwestii ego. Tak? Tutaj to kwestie z ego. Trochę to szło w opozycji z tą bzdurą na temat kogo wybiera na ofiarę, narcyz, ale mimo, ja to traktuję jako formę zreflektowania się, także tutaj akurat mocno na plus. Tak? Ale bardzo poważny błąd to, że najpierw szukała w internecie odpowiedzi zamiast u specjalisty. W tego typu sytuacjach internet nie powie ci prawdy, a wręcz wpoi ci mimowolnie jakieś fałszywe właśnie wspomnienia, a to z kolei może przełożyć się na to, że okres wyleczenia się z tego może być po pierwsze mniej efektywny, a po drugie potrwa znacznie, znacznie dłużej. Dlatego, drogie panie, nie róbcie sobie tej krzywdy. To były na razie trzy części z sześciu, tak więc zostawiam sobie to na oddzielny materiał. W każdym razie, do zobaczenia w części numer 2.